Cześć, witam Was w kolejnym filmie na kanale Freak Jurkowski, ale w sumie stwierdzam, że chyba moja gęba jest za duża, także stanę trochę dalej. Jeszcze muszę się z tym obiektywem nauczyć dobrze obsługiwać, ale wydaje mi się, że teraz będzie chyba lepiej. Miejmy nadzieję, że Wam też bardziej odpowiada. Możecie dać znać w komentarzach, czy wolicie tak trochę dalej, czy trochę bliżej. To już, że tak powiem, będę robił pod Was. Generalnie, słuchajcie, ten materiał będzie trochę materiałem wyjątkowym, trochę materiałem starym. To, co teraz widzicie, to jest troszeczkę taka nagrywka intro. Także też proszę nie pisać w komentarzach o słabej jakości dźwięku, czy że gorszej jakości dźwięku w tej dalszej części materiału, czy też jeżeli chodzi o kwestię jakości obrazu, że jest trochę gorszy niż teraz. No bo jest to nagrywane po pierwsze starym aparatem, a w zasadzie aparatem tym samym, ale ze starym obiektywem oraz ze starym, powiedzmy, sprzętem audio, czyli mikrofonem strumieniowym, który był założony na aparat, a nie tak jak teraz z tym krawatowym. I generalnie o co chodzi? Chodzi o to, że jest to materiał, który nagrałem tak naprawdę z 8 miesięcy temu, kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych przez 5 tygodni. Tam, jak wiecie, część materiałów, które się pojawiły na tym kanale, już jest jak wycieczki po Nowym Jorku, ale też nagrałem bardzo fajny, moim zdaniem, i bardzo wartościowy materiał, który powinien się Wam spodobać. A nawet jak Wam się nie spodoba, to i tak uważam, że powinien być on puszczony w świat, aby zaznaczyć tą historię. Mianowicie historia Mateusza, który spełnił swój amerykański sen. Wyjechał z Polski, nie będę mówił dokładnie kiedy, ale na dzień dzisiejszy pracuje w amerykańskich służbach, nie powiem dokładnie gdzie. Nie mówię o służbach specjalnych, ale po prostu o służbach państwowych. Zresztą nie będę się za bardzo rozwodził, żeby Wam nie zdradzać tutaj całej jego historii, ale będzie to taki krótki wywiad odnośnie jego osoby. A przed tym jeszcze tutaj wstawię Wam w nasz wspólny trening, specjalnie bez żadnych melodyjek, dźwięków, żebyście mogli poczuć klimat tej amerykańskiej siłowni Gold's Gymu w miejscowości Bridgewater, w której mieszkałem przez 5 tygodni i w której oto siłowni, znaczy w miejscowości Bridgewater mieszkałem, a w tej oto siłowni głównie trenowałem, oprócz wyprawy tak naprawdę do Powerhouse Gym w Nowym Jorku. No to była taka siłownia, na której bywałem praktycznie codziennie. Także żebyście poczuli ten klimat tej siłki, później wywiad z Mateuszem i dziękuję Wam za dzisiaj i widzimy się oczywiście w kolejnych materiałach, które już będą nagrywane przy użyciu tego sprzętu i będą dotyczyły spraw bieżących, a naprawdę prawdopodobnie w najbliższej przyszłości zacznie się dużo dziać ciekawych rzeczy. Także zapraszam Was na materiał z Mateuszem i do zobaczenia w kolejnych.
Cześć, witam was w kolejnym materiale. Słuchajcie, dzisiaj taka trochę nietypowa, znaczy trochę, bardzo nietypowa historia jest Chorwacja. Jak widzicie, jesteśmy przed Gold Gymem w Bridgewater, gdzie trenuję przez cały pobyt swój w Stanach. I tutaj na siłowni poznałem Mateusza, który przyjechał do Stanów już parę ładnych lat temu. I na co dzień pracuje jako policjant, ale nie taki zwykły policjant. Więc stwierdziliśmy, że najpierw umówiliśmy się na trening, a potem stwierdziliśmy, że jeszcze dogramy sobie fragment właśnie, w którym Mateusz wam trochę o sobie opowie, bo stwierdziłem, że jest to fajna historia, bo każdy słyszał o American Dream, każdy ma jakiś tam gdzieś tam w głowie swoją wizję tego wszystkiego, a to jest naprawdę bardzo fajna historia rodem z filmu, także ja przekazuję już głos tutaj Mateuszowi, żeby mógł powiedzieć o sobie parę rzeczy. Ja dodam tylko tyle, że Mateusz szykuje się do swoich pierwszych zawodów, które ma mieć za 6 tygodni. Także co, żeby nie przedłużać, Mateusz, może się przedstawisz i powiesz, jak to u ciebie wyglądało, jeżeli chodzi o te Stany. No, dzięki Bartoszu, witam. Więc w takiej sprawie jest, że w 2008 przyjechałem tutaj do Stanów. Z małego miejsca, z Białegostoku. Teraz się obrazi tu za część Polski. Więc przyjechałem z Białegostoku z rodziną, a zdarzyło się tak, że były to czasy liceum, więc przyszło wybrać krok, gdzie iść na studia, więc obrałem kryminalistykę i w tym samym momencie zacząłem pracować w szpitalu w ochronie i powoli zacząłem szukać pracy w służbach i się okazało, że podczas kontaktów pomiędzy różnymi agencjami tutaj w policji, w lokalnej, federalnej, okazało się, że jest miejsce w służbach bardziej specyficznych w ochronie złota i pieniędzy dla Banku Federalnego. I jak się dokładnie nazywa po angielsku? To się nazywa Federal Reserve i zajmujemy się w praktyce rzeczami od spraw antyterrorystycznych, jeśli chodzi o zabezpieczenie złota i pieniędzy w Ameryce. I polega to na tym, że sprawdzamy ciężarówki pieniędzy, robimy konwoje, sprawdzamy zabezpieczenia banków i zabezpieczamy pieniądze pomiędzy bankami amerykańskimi, europejskimi, azjatyckimi. To po prostu wchodzi w cały handel bankowości i na tym polega moja praca. A oprócz tego, tak jak Bartosz powiedział, pierwsze zawody są w NPC w październiku, więc Bartosz i ja trenowaliśmy wczoraj nogi i jakoś nam wyszło. Tak, coś tam porobiliśmy. A powiedz jeszcze, bo to jest dość ciekawe, to co mówiliśmy właśnie wczoraj, odnośnie tego wielkiego sejfu, co tutaj macie, tak? Tak, że... Ja o tym nie miałem zielonego pojęcia. Podejrzewam, że 99,9% ludzi, którzy oglądają ten materiał, też nie będą mieli o tym zielonego pojęcia, więc to też jest ciekawe. A więc... Największy sejf złota i pieniędzy znajduje się właśnie... W świecie, tak? Tak, znajduje się właśnie w tej okolicy, nie? Powiedzmy 60 mil stąd, a po jednej stronie rzeki, po drugiej stronie rzeki, pomiędzy Nowym Jorkiem a New Jersey. A w Nowym Jorku największy sejf ze złotem, gdzie praktycznie większość państw europejskich i azjatyckich ma swoje złoto. 50 feet pod morzem, to ile to by wyszło? 20 metrów pod morzem? Jakoś tak. Ty więc, kontynuuj, ja sprawdzę. Więc zajmuję się to pod samą skałą w Manhattanie i to są największe złoża złota, które jest zabezpieczane tutaj. Ile mówiłeś tych feet? 50. A jeśli chodzi o sejf pieniędzy, to jest jeden z największych sejfów tutaj w okolicy, tak 15 samo. 15 metrów. Więc jest wielkiej wielkości, powiedzmy, stadionu i ma po prostu wielką obrzeżność i wszystko znajduje się w okolicy Bridgewater, New Jersey. Tak, także nawet nie wiedziałem, do jakiego ważnego miejsca przyjechałem, światowo ważnego. I też, co ciekawe, to co mówiłeś, że jak zaczęła się wojna na Ukrainie i miałeś pierwsze pieniądze, tak? To właśnie stąd, bo tam podobno lotnisko też jest obok. Tak, obok jest lotnisko, więc dużo masowo pieniędzy szło w stronę Ukrainy w czasie, kiedy wojna się zaczęła i przed wojną trochę.
Więc to było bardzo interesujące żyć i być jakby częścią tego, nie? Częścią tego i mieć wzorowo naoczność na to, jak to wygląda. A powiedz jeszcze, bo mówiłeś wczoraj też o swoich planach na przyszłość, bo to też jest ciekawe. O. Bo to jest taki właśnie fajny American Dream, że przyleciałeś do Stanów z rodziną, miałeś jakiś tam pomysł na siebie, pracowałeś sobie w szpitalu i przypadek spowodował, że poszedłeś dalej. Oczywiście ty jako osoba też sobą musiałeś prezentować pewne umiejętności, tak? Mieć pewne doświadczenie i zdolności, żeby pójść tu, gdzie poszedłeś, ale no to chyba jest logiczne. No ale to, gdzie teraz chcesz uderzyć i jest duża szansa, że się uda, no to jest już naprawdę taki szczyt szczytów, także może o tym jeszcze powiesz. Po tym, jak skończę z własnego magistra, bo skończyłem studia zwykłe 4-letnie, teraz kończę magistra, za który jestem wdzięczny, że dana agencja płaci. Co w Stanach też jest naprawdę super, nie? Bo w Stanach studia są bardzo drogie. Bardzo drogie. Więc jak skończę studia, mam zamiar iść w stronę Secret Service i może, jak mi się uda, u Trumpa sobie na golf course będę go pilnował, więc taki American Dream, czyli z lat studenckich, z liceum, do ochrony, do policji, do Secret Service, moim zdaniem jak najbardziej pasuje. No super, ale powiedz mi, w tym Secret Service to właśnie celujesz, żeby się takim właśnie tym słynnym panem w garniturze z słuchaweczką, tak? Tak, który... z fałszywą ręką, bo ręka jest zawsze przy kaburze. Tak, a właśnie w tym jest rzecz, żeby właśnie rozwinąć karierę w taki sposób, żeby się tam dostać i uczestniczyć w tym, jakby powiedzieć, zabezpieczeniu dyplomatycznym, jeśli chodzi o ważnych ambasadorów, czy polityków, czy prezydentów. Ale powiedz mi, z tym, co mówisz, to jest sztuczna ręka, czyli co, chcesz mi powiedzieć, że oni mają jedną rękę sztuczną? Zdarza się tak, dlatego że jeśli oni chodzą, oni mają przy sobie albo broń maszynową, krótką, albo mają broń zwykłą, powiedzmy, oni zazwyczaj noszą Sigzauery. Więc czasami zdarza się, że jak widzisz na zdjęciach, to oni mają w garniturze, stoją tak. Aha. A tak naprawdę ręka jest tutaj przy kaburze, jak on skanuje ludzi. Jak przypadek. No to na grubo. Czyli co, tu trzyma rękę, a tu ma drugą, tak? Taką, pod garniturem. Sztuczną po prostu, tak? Żeby to wyglądało, tak. Że trzyma normalnie, tak? A druga pod garniakiem jest cały czas na kaburze. Zdarza się. No to fajnie. Takie ciekawostki. Bo widzisz, bo w Secret Service jest taka misja, nie? Że oni mają... Zero fail mission, nie? Okay. Czyli zero żadnych porażek, więc właśnie oni to bardzo kultywują w tym i mi się to bardzo to podoba, dlatego że wiesz, jeśli to przetłumaczysz na życie codzienne, nie? Bądźmy szczerzy, jak jesteś na siłowni, tak samo próbujesz mieć zero fail mission, nie? Czyli przychodzisz, robisz co musisz i na koniec dnia jesteś szczęśliwy z tym, co robiłeś. Ciekawe. A jeżeli na przykład masz to fail mission, to co jest, wywalają cię z roboty, czy... Wiesz, jeśli jest taki przypadek, to moim zdaniem, wiesz, możesz się nawet okaleczyć o sąd w tych wypadkach, nie? Aha. Temu oni muszą być bardzo intensywni w tym, co robią, bo masz wiele rzeczy masz na szali, powiedzmy. No super. Dobra, to ci nie zajmuje więcej czasu. Ja Bartoszu, dziękuję bardzo za wszystko. Ja ci dziękuję. I słuchaj, jak będziesz w Polsce, to zapraszam. Dobrze, skoczymy do Poznania. Tak, zapraszam do Poznania. Się już też śmialiśmy, bo w Stanach troszeczkę pojęcie odległości, bliskości jest inne niż w Europie. Także z Białegostoku do Poznania to sąsiedztwo. Tak, to jak stąd do Nowego Jorku. Po amerykańsku to jest też to są obrzeża. Dobra, jeszcze raz dziękuję ci bardzo i do zobaczenia.